to była sprawa, która powstała w głowach Maćka Rybińskiego i mojej przy jakiejś okazji. Nie powiem, że bez alkoholu to się odbyło. Myśmy razem pracowali w ITD, takim tygodniku studenckim. Razem napisaliśmy parę kryminałów i zapragnęliśmy czegoś więcej. I to z tego pragnienia czegoś więcej, bo wyczuliśmy, że gdzieś tam najfajniejsze konfitury to są przy filmie, przy telewizji. Czyli można powiedzieć, że spotkaliście się panowie wieczorem i ogarnęła panów taka głupawka, tak? I stąd to może z tej głupawki właśnie coś takiego. Wiele takich rzeczy wyszło. Myśmy parę książek napisali, które przeczyły wszelkim konwencjom i niektóre zostały wydane. I tutaj to też przeczyło wszelkim konwencjom, bo postanowiliśmy zrobić Polskę w pigułce. No i ta pigułka to był ten budynek na Ursynowie, który potem już wszyscy widzieli. Czyli wszystkie te postaci, dialogi są w zasadzie gdzieś osadzone, z życia wzięte? Myśmy nie wymyślali sytuacji, myśmy brali z naszych obserwacji dziennikarskich to, co widzieliśmy, tak powiem, gołym okiem i co było widać i co inni widzieli, tylko że tutaj nastąpiła niesamowita kondensacja tego absurdu takiego codziennego i ta kondensacja spowodowała może, że ten serial tak mocno zadziałał na ludzi, bo nagle zobaczyli to, no właśnie Polskę w pigułce. No i samych siebie też przy okazji. Siebie, oczywiście też. No i Polska w pigułce i bardzo nas interesowało to, jak można tak taką społecznością niby przypadkową, czyli taką jak w Polsce, bo są i tacy, i tacy, i tacy. Jak tym wszystkim skutecznie zarządzać, jak manipulować, jak ich napuścić na siebie. Bo znamy ten serial pod tytułem Alternatywy 4, ale to nie był pierwszy tytuł, bo tutaj trochę ciekawostek. Myśmy posłali do telewizji takie dwie kartki papieru, na których zapisaliśmy ten pomysł i to się nazywało Nasz Dom. I to pod tym tytułem leżało w szufladzie 2 lata, zanim nam odpowiedzieli i spytali, czy to jest aktualne. Potem się pojawił tytuł, ten Stanisław Anioł to Baryja to wymyślił, ponieważ były wtedy jakieś przepisy wydane przez premiera Jaroszewicza, że nie można kupować pewnych rzeczy na firmy państwowe i tak dalej, więc po to, żeby kupić jakieś tam rekwizyty czy kawałek kiełbasy do sfilmowania, to się podawało Stanisław Anioł Woronicza 17 i już był ten, że tak powiem, firma telewizji była ukryta pod tym. Ale Stanisława Anioła to... pierwszej opcji to wcale nie Wilhelmi miał grać, prawda? Nie. To tam był chyba Ludwik Pach, on się nazywał. Czy Krzysztof Kowalewski też był prawny? Chyba nie. Bo obsadą zajmował się Baryja, bo to byśmy nie mieli na to wpływu. Myśmy stworzyli postać, która miała pewne cechy i on, no, wydaje mi się, że w sumie wybrał genialnie. No rewelacyjnie. Prawda? Myśli się Stanisław Anioł od razu jest przed oczami. Jak popatrzeć na karierę Wilhelmiego, no to jest jedna z jego takich najważniejszych ról. Odyzma, prawda? I dokładnie. To plus teatralne, wspaniałe role, ale te dwie się wybijają na początek w jego... Jak poczucie humoru jest ważne w życiu? Czy jest kluczowe? Ja myślę, że jest najważniejsze. Ja ostatnio bardzo choruję i twierdzę, że poczuciem humoru zwalczyłem raka. I to ja się z niego po prostu zacząłem śmiać i potem mi go wycięto i nie mam. Wydaje mi się, że w PRL-u, tej naszej rzeczywistości, tu mówimy o tym najweselszym barak w obozie, prawda? Że to poczucie humoru pozwalało ludziom żyć. Myśmy zasygnalizowali to tylko w serialu, kiedy Winnicki, towarzysz Winnicki, mówi, a znacie ten dowcip z tego radia? No, wiecie, to były te dowcipy z radia Erywań, które się pojawiały codziennie w niezliczonej ilości i obśmiewały rzeczywistość. I mi się wydaje, że to ratowało Polaków przed Polską. Ale jest taka piękna sytuacja, takie piękne współgranie ludzi w tym bloku, bo przecież mamy teraz mundial, dzisiaj gramy z Argentyną i takie wspólne oglądanie tego meczu jest w tym filmie. No tak, i picie zdrowia zawodników, a nie panny pan dokładnie młody. Tak. No tak. Myślę, że no... Dzisiaj nie ma. Poczucie wspólnoty gdzieś tak zaginęło. Ludzie się nie zapraszają do domów, tylko chodzą do knajpy, prawda? A wtedy myśmy się wyłącznie zapraszali, bo zwłaszcza na Ursynowie nie było ani jednej knajpy. To musieli oni to... Ale był ten obyczaj. Był też deficyt telewizorów. No tak.
Tak, jak u nas jedna pani ginekolog na klatce zainstalowała telewizor, to zapraszała sąsiadów z krzesłami na różne fajne programy. Proszę powiedzieć, bo to też wracając do roku 1982, to był jedyny film, który był wtedy kręcony, prawda? To był stan wojenny, więc był rzeczywiście, z tego co ja wiem, jedyny. Ale dlaczego właśnie do dlatego, tego doszło? Że wtedy były ważniejsze sprawy niż robienie rozrywki. Ale ponieważ on się zaczął tuż przed stanem wojennym, co produkcja ruszyła, to dzięki temu właściwie to były bardzo luksusowe warunki dla Barei i dla całego zespołu, bo dostali legitymację, żołnierze wpuszczali do telewizji tych aktorów, ale nikt się tym nie interesował, bo były ważniejsze sprawy, prawda? Poprzebierano przecież prezenterów mundury wojskowe i tego pilnowano i tam czasem ktoś padał, pytał, co wy tu kręcicie, no to a to serial, no to kręćcie dalej. I czasem ktoś chciał coś zobaczyć, to zawsze Baryja pokazywał tak, żeby nic nie było widać, albo było bez dźwięku, albo dźwięk był bez obrazu, albo coś. I to szło właściwie bez żadnej interwencji z zewnątrz, bez żadnej kontroli właściwie z zewnątrz. Proszę powiedzieć, to jest tak, było natchnienie, prawda? Bo na początku miało być 6 odcinków, a wyszło trochę więcej. Tak, myśmy obaj i Baryja zresztą też miał pełną świadomość tego, w jakiej rzeczywistości żyjemy i wiedzieliśmy też, że cenzor to też człowiek. On też potrzebuje mieć swoją satysfakcję i jak on niczego nie wykreśli, to się czuje niedowartościowany. W związku z tym nafaszerowaliśmy te scenariusze takimi nadmiarowymi dowcipami, które były ryzykowne. Ale mieliście panowie takie przekonanie, że wiadomo, że piszemy to i to zostanie usunięte, a to może jakoś przejdzie dzięki temu, że to już zostało usunięte. No, czyli takie działanie taktyczne. Zabawa polegała zresztą, co tydzień naszym tym ITD mieliśmy kontakt z cenzurą, wiedzieliśmy, że do pewnych granic można te granice przesuwać troszeczkę. I tam rozmaite były odzywki, które mogły stać się ofiarą cenzora. Ale z drugiej strony myśleliśmy, nawet jak wytną trochę tego, to dużo zostanie jeszcze. I te scenariusze były w związku z tym bardzo, bardzo gęste. I jak Baryja to nakręcił, to dopiero w montażu wyszło, że to jest 9 odcinków. No i żałujesz tego 9 i było pełne zaskoczenie, no bo umowa była na 6, ale dopłacili te pieniądze. A to dobrze, czyli na końcu wszystko się zgadzało, tak? Na końcu. Ostatni odcinek w ogóle już nie dał się skrócić i jest matra godzinę 20 chyba, także w ogóle przekracza wszystkie normy. A żałuje jakiś pan sceny, jakichś dialogów, które w filmie jednak się nie pojawiły, nie weszły? Nie pamiętam. Aha. Po prostu nie pamiętam. Natomiast cieszę się, że wiele z nich weszło. I pan mnie w przerwie tutaj pytał, czy powiem coś na przykład, czego nie wiadomo, nie widać, prawda, i tak dalej. Jakąś taką ciekawostkę. To chętnie powiem jest taką ciekawostkę, którą mi Maciek opowiadał, bo serialem opiekowała się jedna pani z cenzury i w momencie, kiedy tam zaistniała taka sytuacja, że dwie rodziny dostały to sam przydział na to samo mieszkanie, to doszło do konfliktu. No i wezwali anioła, żeby rozsądził jakoś to. No i wyszło, że to jest pomyłka ewidentna, prawda? I on tak mówi, pomyłka? A w Charkowie dali dwóm mężczyznom ślub i wszyscy mówili, pomyłka, pomyłka, a po 9 miesiącach urodziły im się bliźniaki. I ja tak się zastanawiam, to po pierwsze, że myśmy ten Charków tam wstawili, nie wiadomo dlaczego, a ten Charków dzisiaj ma jakieś znaczenie, jak również ślub dwóch mężczyzn. Przecież wtedy, w 80. którymś roku, jak to pisali, to było w ogóle nie do pomyślenia temat, prawda? A dzisiaj temat jest jak najbardziej. Może to było to prorocze. Ale to, czego nie widać jeszcze, jest to, jak zareagowała cenzorka na to. Bo powiedziała, znakomity dowcip, bardzo się uśmiałam, panie reżyserze, ale czy to musi być w Charkowie? Ja nie wiem, co tutaj za strach się w niej obudził, że może Związek Radziecki czołgami wjedzie w związku z tym Charkowem. No czyli bo... można i powiedzieć... wtedy Baryja spytał, a czy w Bułgarii może być? Ona mówi, w Bułgarii jak najbardziej. No i potem wrócił Charków. Czyli tak naprawdę określając, bo dzisiaj będziemy jeszcze na antenie do 15 mówić o surrealizmie, to Alternatywy 4 to jest taki surrealizm w realizmie, tak można powiedzieć? Ja bym nie chciał temu dawać etykiety. To są właśnie tacy, którzy studiowali filmologię i znają się na wszystkim. Ale ja tutaj mrugnąłem okiem. I oni bardzo chętnie dają różne etykietki, przyklejają i myślę, że do tego serialu można sporo rozmaitych etykietek przylepić i będą pasowały. Dobrze.
Dobrze, to na koniec. To dzisiaj nie będzie meczu, będzie chór? Czy będzie mecz? Nie, ja na koniec powiem, że wiele osób ogląda ten serial i nie do końca wszystkie te smaczki wyłapuje, które tam poukrywaliśmy i przed cenzurą, i przed towarzyszami. Więc pochwalę się i zareklamuję książkę, która powstała, która ma tytuł Alternatywy 4, przewodnik po serialu i rzeczywistości. I to jest rzeczywiście przewodnik, który pokazuje to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Książka jest do kupienia gdzieś tam. Warto najpierw przeczytać książkę, a później ten serial obejrzeć jeszcze raz, bo może zobaczy się więcej. Tak, już słyszałem takie głosy, że widziałem serial 20 razy, a nie wiedziałem. A właśnie. A po przeczytaniu tej książki się wie.